Dzień dobry, moi misie kolorowe, witam was w kolejnym odcinku Skripsów. Słuchajcie, jak ja dawno tego nie mówiłem, bo ogólnie miałem przerwę od nagrywania, bo robiłem troszeczkę zapasów, ale dzień dobry wam jeszcze raz wszystkim. Zapraszam serdecznie do zgłaszania swoich prac na brodaci.net. Łamana Kripsy, taka strona internetowa, tam możecie zgłosić swoje prace. Dziś wyjątkowy dzień, bo dawno nie było Kripsów tylko z jednego serwera. Dziś mamy Kripsy tylko i wyłącznie spod serwera Easy, także serdecznie zapraszam do oglądania. No i jestem ciekaw, ile dzisiaj będzie na tabliczkach cześć, Purpose i Crysis. Tak, tak. A tu ze mną Kul. Nie no, wszyscy się cieszą, bo lubią. Słuchajcie, to już jest niesamowite, że jak zaczynaliśmy kiedyś tam, bo wiecie, to jest magia jednak YouTube'a i w ogóle social mediów, że jak zaczynaliśmy, pamiętam te kilka lat temu, było: Boże, kto to jest Kulfon, dajcie Crysisa, dajcie, nie wiem, Dżingisa, cokolwiek, byle, kto to w ogóle jest, a teraz... Ej, kurwa, kto to jest Crysis? Dajcie mi Kulfona! Nie no, żartuję, oczywiście aż tak nie jest, ale wiecie, o czym mówię, nie? Teraz wszyscy czekają, aż będzie z Kulfonikiem. Dobrze, słuchajcie, mamy 4 zgłoszonka na Easy i serdecznie was zapraszam do obejrzenia. Lecimy z Home C1. Pierwsza praca jest od Icy Kitty 153. Lodowa kicia. To prawie jak ty, jak ściągniesz te ciuszki. No bo cool. Mam to cool, zrobić? Cool kicia. Chyba nie chcemy. Mimo wszystko. Słuchajcie, tutaj mamy, słuchajcie, piękną nagrodę. Kula trzeciej dziesiątki Brodaci Seasons. Taką można dostać za to, że jest się w trzeciej dziesiątce Brodaci Seasons. Można też za drugą dziesiątkę i pierwszą dziesiątkę i za pierwsze, drugie, trzecie i tak dalej miejsca. Także serdecznie zapraszamy na Brodaci Seasons, gdzie można coś takiego zgarnąć. Oczywiście do tej kuli były też kryształki. Także myślę, że warto. Słuchajcie, tutaj nie jest za duża praca, ona nie jest jakoś specjalnie rozbudowana. Tutaj szkoda, że to pole nie jest obsadzone. Byłoby znacznie lepiej, gdyby było obsadzone to pole i myślę, że dużo lepiej by to wyglądało. Natomiast zameczek jest malusi. Tutaj za dużo do zwiedzania nie będzie. Icy Kitty 153. O, happy hour na czacie, bo to jest, wydało się, kiedy to nagrywamy, bo jeszcze jest reklama happy hour, które było. Nie, spokojnie, czasami zdarza się, że reklama jest po happy hour, tak się... Nic się nie wydało. Ktoś zapomniał wyłączyć. No. O, jest, patrz, podpis na... Zakurwana i purpurza, jest! W końcu się komuś udało trafić. W końcu się komuś udało trafić, to wiecie co? Kurde, zostawię, jeszcze nie, nawet nie ma oceny, ale ten, bo tutaj no tak. Jest malusio, jest bardzo malusio, jeszcze sobie szybciutko na GM3 przelecę, w ogóle to zostało mi powiedziane na Discordzie, mam Discorda w ogóle swojego, także serdecznie zapraszam, jeżeli jeszcze o tym nie wiesz, jest link do tego Discorda w opisie tego filmu. Tak, bardzo jeśli chcesz wyrwać bana, zapraszam, co? Tylko niegrzeczne osoby wyrywają bana od Kulfona. Natomiast serdecznie tam zapraszam, bo dużo ciekawych tematów tam jest poruszanych i między innymi ostatnio zostało mi powiedziane, że za mało promuję koszulki. Ale ja na tych koszulkach nie zarabiam, ja się cieszę jak ktoś, bo ja naprawdę na nich nie zarabiam, mam minimalną prowizję ustawioną, minimalną jaką się da, na jednym złotówkę, na innych 2 złote, na innych 3 złote, po prostu tyle ile jest minimalnie do ustawienia. I link do tych koszulek też jest w opisie i tam właśnie jest między innymi mój standardowy tekst, czyli jeszcze sobie szybko na G3 przelecę, tutaj na G3 sobie przeleciałem, nic nie ma, ja pierdzielę jak ja gadam. Znowu mi się Kataryna odpaliła, wyspany jestem. Ja tutaj daję tyle, tak na dobry początek, żeby nie było. No, cudów tu nie ma, nie? No nie czarujmy się, no, cudów tu nie ma i żeby nie było, ja chcę, żeby ten mój podpis został, teraz to mówię, ale tak, to takie 3? No ja dałem 5. Właśnie z nadzieją, że zostanie podpis, no ale muszę zabrać. Żartuję, dobra. Swój sobie bierz, a ja swój zostawiam. Ale chciałbym tylko powiedzieć, że to jest wyjątek. To jest wyjątek od reguły. To jest wyjątek tylko dlatego, że ktoś w końcu trafił ze mną w podpicie. No ostatnio komuś nie pykło, bo Crysis za krótko. Zapraszamy w takim razie na Home C2. Witaj Purpose i osoba towarzysząca na działce Oinczaktro oraz Nyver. Już przeczytałem to Oinczaktro dosyć głośno, bo dosyć często bywa na Kripsach. Już wystarczająco dużo wysłałem działek, że czas się przedstawić. No właśnie, wystarczająco dużo wysłałem. Mam na imię Kacper, mam 15 lat, mieszkam w województwie mazowieckim, pewnie w Warszawie. Gdzieś obok. Dobra, teraz coś o działce. Nowoczesny dom wyposażony w kilka mechanizmów oraz muszę przekazać na początku zwiedzania, zalecam iść ścieżką. Z tyłu tablicy jest ciekawostka, polecam. Smutną wiadomością chyba jest to,
raczej moja ostatnia działka. A że jest to raczej ostatnia działka. Na Krips, bo spowodowane jest to wakacjami i nauką. To nie wioska, jakby co, no ale to wakacje już się niedługo kończą, sorry, to, że wam... To w takim razie, Proteus Vulgaris, odstawiłeś normalnie totalną manianę. No bo dlaczego? Tutaj jest tabliczka, błędy w tekście poprawione przez Proteus Vulgaris. No. A tak błędów nawalone, o... Ale nie, w niektórych wyrazach nie ma liter przez brak miejsca. Jest też wytłumaczone. No, czytaj do końca. No. No dobra. Podpis Onciaktro możecie wziąć do galerii. Wiecie co? Wezmę. I zostawię na spałniku. Ktoś, kto zgarnie jako pierwszy, ten będzie miał do galerii swój podpis. Kierunek zwiedzania. W skrzynce jest klucz, który musisz postawić tu. Okej, okay, ale gdzie tu? No, tu. Czy na drzewie? Chyba obojętne. Na drzewie. Wow! Mówiłem, że to będą... Zajebiste! Że to będą fajne mechanizmy, dobre! Zajebiste! Dobra, co tutaj mamy? Kliknij, aby... Wsunąć, wysunąć most. Dobra, no to na tego. Fajne, podoba mi się to. No dobra, teraz kliknij, aby otworzyć lub zamknąć drzwi. Fajne. Ale wiesz co, jeszcze bym sobie domek zwiedził z zewnątrz mimo wszystko, bo tak. No w sumie może było. Ale nie, bo on polecał iść ścieżką. Dobra, to najpierw wiesz co? Najpierw zwiedźmy ten domek z zewnątrz tylko. Bardzo fajny, modernistyczny domek, taki. Ciekawy, inna bryła. Taki inny, no. Trochę inna bryła niż zwykle. Zajrzyjmy do każdego zakącika, bo tutaj jest co oglądać, widzę. Nie, to jest fajny domek. Bardzo dobrze wyposażony. Basen tutaj jest. O, jaki fajny... Jezu, ale bym skoczył do takiego baseniku. Basen. Jezu, jak ja bym skoczył do takiego baseniku. No co ty? Jezu, ten upał. A tu człowiek nie ma czasu na nic. Też bym tak... O, oświetlenie tu jeszcze można włączać, wyłączać. Poka. Że to pod wodą. Uh-huh. No tak, bo my na NV-ce to tak... To jest gorzej no. Widać, nie? No. Ale to jest ciekawy domek. O, mamy kolejny. Naciśnij, aby otworzyć lub zamknąć zejście na dół. Okej. Kurde, to fajne. Idealne, Czekaj, bo... Tutaj też mamy... Aha, tu jest, słuchaj, tutaj jest ta... Taka duża lodówka. Spiżarnia. Chłodnia czyli taka trochę. Chłodnia, o, dokładnie, nie spiżarnia, tylko chłodnia. No dobra. No to co, chyba zejdziemy na dół, co? Tak. Może gdzieś mopki siedrą. Otwórz, zamknij przejście, Nyver. Reset kodu. Kod 3138. Dobra, najpierw chcę zobaczyć Nyvera pokój. Oki. O nie. Jakiś czarownik. Tutaj jest schowany Beatles. Okej. Dobra, reset kodu. Zresetuję go najpierw i teraz tak. 3 1 3 8. Jakie fajne. Lampka zaświeciła. Kurde, jakie fajne. Włącz, wyłącz światła. No dobra, są włączone, więc no nie będziemy ich wyłączać. Kurde, co tu się dzieje? To jest wielkie. Włącz, wyłącz zegarka do przesyłu bloków. A, bo to do sortownika. Aha, sortownik itemów, tak, dobra. Każda lampa, która jest zapalona, oznacza, że w danym piecu jest węgiel. Jo pierdziele. Dobry jest. No, kliknij, aby wysunąć crafting. No dobra, to akurat proste. Umiem w takie rzeczy. Wsuń, wysuń 30 level enchantu. To też bardzo często robiłem, że teraz masz na pierwszym poziomie, a teraz na 30, bo to jest dosyć często przydatne po prostu do... Ja to lubię robić takie, bo ja czasami też mi zdarza robić, lubię to robić tak, że to z opóźnieniem leci takim, że nie wysuwają się wszystkie naraz, tylko takim po kolei był. Tak wiem o co chodzi, jak najbardziej. To też bym był w stanie zrobić gdzieś tam tymi opornikami. Idź do event po prawej, czekaj, co tutaj mamy? Samo uzupełniający się kościoł, opróżnij go. Kurde, dobra, aż wezmę. Co ty gadasz? Jak jest wiadro po angielsku? Bucket. Bucket, faktycznie, dobra, bo nie mogłem przez chwilę. Co? Jaki czad w ogóle? Ej, dobre! Zajebiste! To jest sprytne. Idź do event po prawej, drugi pokój, aby nostalgię poczuć.
Czekaj, czyli drugi po prawej, tak? Ale jeszcze wejdziemy tutaj wbudowane przez Never, kolorki. Kolorki, dobra, kolorki są dosyć S do wybudowania, więc tutaj jest po prostu event, ale czekaj, jaką nostalgię drugie. Wyścigi koni mechanicznych. Tutaj purposz. Aaaa, no tak, kojarzysz te wyścigi? Czy nie kojarzysz tego? To działało. No, generalnie pociągasz za wajchę. O, łysy, slow-mo. Patrz, tutaj nawet są... Dobra, ja stawiam na łysego, że wygra. Różowy. Czekaj, jak to teraz działa? Bo ja nie wiem, no ja muszę kliknąć. To teraz pytanie, czy kogo ty obstawiasz? Ja obstawiam różowego. No ja no-name'a. Ty no-name'a obstawiasz, tak? Czyli jak jestem niebieskiego. No-name'em, to i ty jesteś no-name'em. Dobra, ja obstawiłem różowego, ty niebieskiego. Jedziemy. Ła! Aha! No i to jest losowo po prostu, który pierwszy, dobra? Na razie żaden z naszych, wszystkie są w dupiu. O, niebieski no, się wysunął na prowadzenie. Ja wiedziałem, że no name to wygra. Łysy, nie zawiedź mnie, dobra? Dobra, zobaczymy już na końcu. No i jest na pierwszym miejscu, jest żółty, ale kurde, czy on wygrał? Tak, chyba wygrał, bo to jest... Nie, to jeszcze nie koniec jest. Kurde, niebieski, tu... ja wygrywa żółty. Łysy, dałeś ciała, przedostatnie miejsce, naprawdę. Ale czekaj... mój był drugi. Jeszcze nie, bo to jeszcze idzie. Jeszcze idą? No, chyba już nie. No przed chwilą jeszcze no szedł. Jeszcze, to już taki ostatni dek, wiesz, to tak... Kurde, no dobra. A, niebieski drugi! Jednak ex aequo trzecie miejsce, łysy. Dobra, jest nie najgorzej, dobra. Musisz to poprawić, czy ten, żółty zrobił 14. No, dokładnie, żółty 14. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie, wyjdziemy sobie stąd, już na spokojnie. A nie, bo tutaj jeszcze jest OX. No dobra, no to OX-y wiemy, jak działają. Całkiem prosty OX-ik. Jak najbardziej. I czekaj, czy my coś jeszcze mamy? Wabank. Co tu się dzieje w Wabank? Jeden gracze wrzucaj do Hoppera diamenty, włosy zbrodniarza Merlina i jeśli dobrze odpowiedzą na pytanie, które zada im gospodarz, ich stawka w Hopperach podwaja się, pytanie jest 12. Przegrasz, tracisz wszystko. Gracz musi podać numer od 1 do 24, to losuje pytanie. Każdy gracz ma swoją kolejkę, okej. Okay. Fajnie. Sprytne. Fajny sposób na zarobek. I OX-ik to już sprawdzaliśmy. To chyba wszystko, słuchajcie, w tych podziemiach. Lecimy. Za domkiem też coś jeszcze było. Tu jeszcze jednak było zejście na dół, więc zajrzymy sobie jak najbardziej. Włącz, wyłącz beacon. Włącz, wyłącz tęczę kolorów. Włącz, wyłącz ręczną zmianę kolorów. Na GM3 polecam też tu zwiedzić, dobra. Jokciul! Czekaj. Włącz, wyłącz beacon. Ty widzisz coś? Jest, tak. Dobra. Ale ja nie widzę, żeby był pomarańczowy. Włącz, wyłącz... Dobra, włączę ręczną zmianę kolorów. Patrz to! Jaki... Dobre! Ja pierdzielę w ogóle, co tu się dzieje? To jest tak zajebiste, że to jest szok. W ogóle ten odcinek będzie długi, bo już mamy 13 minut, ale no tutaj jest tyle zwiedzania i tyle ciekawych rzeczy. Dobra, włącz, wyłącz. Wyłączamy i jeszcze chcę zobaczyć w takim razie tą tęczę kolorów. No tęczę ja wiem jak wygląda, ale mimo wszystko zajebiste. Ty, ale czemu teraz nie słychać mechanizmów? No to ja sobie pójdę na GM3, jak skoro prosi. Bo dużo niżej są. Aha! Czy tutaj tego mechanizmu o zmianę kolorów było słychać, a nie tak. Ten... Te mechanizmy o zmianę kolorów już ci wpisuję. GM3, cool font, żebyś sobie zobaczył jak to jest zrobione. Tutaj po drodze widzisz są różne kolory. Aha. To było je słychać, a na dole jest po prostu... Ach, czyli on to ma zduplowane! Tak. Zajebiste w ogóle. Sprytne. Zajebiste to jest. Naprawdę jestem w ciężkim szoku, nie? Dobra, włącz, wyłącz zmianę... A nie, ręczną nie. Nie chcę tego zbugować. Wyłączę ten beacon też. Chyba nie powinno teoretycznie, to poproszę GM1. GM1. GM0, sorry. GM0, cool phone, proszę bardzo. Dziękuję. Dobra, lecimy do góry. Jesteśmy już za domkiem. Aby schować lampę za tobą, przełącz dźwignię. Chyba tą lampę. Masakra w ogóle. Ale takie chowanie dwóch elementów tak głęboko, to jest już... Hardcore, nie? Zabawa z tymi tłokami, ja tego nie ogarniam.
Przełącz dźwignię, aby otworzyć lub zamknąć. Dobrze. Szklarnia tutaj jest. Nie, no powiem ci, że... Dobra, wiecie co? Niech się dzieje, co chce. Ja daję tyle. To tak, jeśli chodzi o samą konstrukcję wizualną domku, to tutaj no, szału nie ma i jakby była brana pod uwagę tylko sama wizualna konstrukcja, to by miała maksymalnie 5 punktów, ale no te mechanizmy, znaczy się, część mi się wydaje, że by było w stanie ich zrobić, nie są takie skomplikowane i myślę, że większość nie jest jakichś mega skomplikowanych, ale są trudniejsze do wykonania, w sensie trzeba wiedzieć, jak je zrobić, tak żeby to wszystko grało i no to już jest dla mnie trochę wyższa technologia i za tym mechanizmem myślę, że tutaj mogę nawet 3 punkty dorzucić, także łącznie dam 8 nawet, nie? Ja tu dałem 10. Na mnie to zrobiło tak ogromne wrażenie, być może to jest proste, natomiast to, że prosty mechanizm jest, to jest jedno, drugie to umiejętność wykorzystania tego. Poza tym moim zdaniem ten domek jest na 7, bardzo mi się podoba. I ja też dorzucam 3 po prostu. Za mechanizm. Także, słuchajcie, to jest subiektywna ocena, mi się to po prostu podobało, zrobiło to na mnie wrażenie. 18 punktów graty, serdeczne, bo jeżeli nawet nie wygrasz tego odcinka... To już wygrałeś. Lecimy do Home C3. Witam na działce adoxa.pl. Pomagała w działce Martynel Gaming. Miłego zwiedzania. Coś mi to przypomina. Ej, byliśmy raz na tego na dużo bardziej rozbudowanym Dzikim Zachodzie. To znaczy, taki Dziki Zachód i dokładnie taki klimat był na... Spawnie 1.8. Kiedyś. Aha. Chyba na 1.8 to było. Aha. Bardzo podobnie było. I też wysiadało się na peronie. W sensie spawn był na peronie i że wiesz, że przyjechałeś właśnie na 1.8 i... Aha, to ja chyba wtedy jeszcze nie grałem, albo nie. Wiesz co, fajnie by było, to był kiedy zrobiliśmy customowy świat w ogóle i było straszny hejt na ten customowy świat, więc musieliśmy, chcieliśmy coś nowego wprowadzić, natomiast to tak zawsze, kiedy wprowadza się coś nowego, bo ludzie chcą czegoś nowego, to potem może się okazać, że było to zupełnie nietrafione. A czekaj, bo ty mówisz o tym spawnie budowanym przez Żeliosa? Nie pamiętam. Nie, to było na 1.9. No właśnie. Na 1.8. Był customowy świat, w sensie, że było wszystko takie trochę messowe, takie dziwne i to się ludziom nie spodobało i musieliśmy przenieść to na... znaczy, w sensie, daliśmy dodatkową możliwość wejścia na normalny świat po prostu osobno. Natomiast tutaj fajnie by było, gdybyś to zakończył, ten tunel... przypomniała mi się taka jedna piosenka, hej, tunel kończący się dupą, nieważne. Jakby tutaj było czarnymi blokami, albo jakoś wcześniej to zakończony ten tunel. Myślę, że to robiłoby troszeczkę lepsze wrażenie. Po prostu jakimś czymś zawalonym, nie zawaloną kopalnią, tunelem, takim dalej, no ale... Dokładnie. Tak. Natomiast to jest wioseczka, więc zwiedzamy tylko z zewnątrz oczywiście, zgodnie z regulaminem. I... To jest sympatyczna wioseczka, ja nie mogę tutaj ciekawie powiedzieć, pomysł, że nie. Pomysł na koła w wozie. Bardzo sympatyczna wioseczka w ogóle. Chodź tutaj, zobacz sobie, jaka sympatyczna wioseczka. Można kosz... Ej, to było dobre. Sorry, będziesz musiał sobie to przerobić z powrotem, ale to podnosi ocenę, naprawdę. Sympatyczna wioseczka. No mega sympatyczna. Tak. Jednak dość sympatyczna. Mówię, podoba mi się te koła w wozie. Poplułem mikrofon. Z boku zrobione, też takie osie są. No sprytne. Spoko. Spoko. Tutaj sklepik. One w ogóle są fajnie, że są udekorowane i są duże okna, bo wiesz. Tak, też w takim stylu, nie? Westernowym trochę. Fajnie. Naprawdę mi się tu podoba. Fajnie tu jest. Bardzo. Kurde, dzisiaj takie oceny daję, że no tutaj muszę dać tyle. Kurczę, fajnie. Naprawdę taki, tu wszystko w takim klimacie westernowym jest zachowane i mi się to podobie. Ja tu dam tu 8. Ja też tu dałem 8. No to wybiliśmy się, bo zobacz, że dwa pierwsze domki było, że dawałem 2 punkty więcej od ciebie. No. Ale tutaj 8. Skali brakło. 16 punktów w takim razie, słuchajcie. I zapisałem sobie oczywiście na chusteczkach. 16 punktów, co oznacza, że masz podpis bardzo rzadki i masz wspaniałą budowlę. Przejdźmy natomiast do Home C4, bo tutaj już chyba wszystko, tak mi się wydaje, zwiedziliśmy. A to w ogóle fajnie, że NPC-ty dygają w tych domkach, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Fajne to jest. Jeszcze zajrzę sobie tutaj do okienka.
Bardzo, bardzo fajna wioseczka. Następna budowla. I wybuchowy domek C4. Oczywiście taką koszuleczkę też jest do kupienia w linku w opisie. Ja serio mówię, nie zarabiam na tym. Strasznie się cieszę, jak ktoś mi wyśle zdjęcie w mojej koszulce albo go spotkam na przykład na PGA. Witam na działce, nie lubię tej, takiego koloru na taki tej. Witam na działce Bombo 70. Zawsze możesz rozświetlić, pamiętaj, no, wiem. Masz ten. Wioskę budowałem około 40 godzin. A to się goś w ogóle z nikim strzelił, nie? Na C4 nick Bombo. Bombo, no? Wioskę budowałem około 40 godzin, no i w sumie to tyle z najważniejszych informacji. Jeszcze mogę dodać, że wszystko było budowane bez fly oraz, że domki nie są udekorowane w środku. Okej, czyli mamy wioseczkę. Miłego zwiedzania, ładnie udekorowane. Czyli 40 godzin, no to można się spodziewać czegoś naprawdę fajnego. Kurde, nie wgrałem tego moda dzisiaj, ale nie jest aż tak duża na szczęście ta wioska. Nie, to nie jest. Ale jest, kurde, fajna. Fajna. Mhm. Fajna, no. Taka skromna, ale fajna. W sensie nie jest jakaś mega, wiesz, taka ciągnąca się właśnie kilometrami, tylko taka skondensowana, ale fajnie jest robiona. Mhm. Naprawdę spoko. Podoba mi się. Ło, tutaj zobacz, jaki fajny taki półka skalna. Z niej jest w ogóle tutaj te schody, fajnie. Do przystani są te schody. Mhm. Grill na przystani, no i spoko. Nie, to są wiesz, tutaj suszanka. Teren jest jaki jest i te domki są faktycznie fajnie podbudowywane, mają jakiś taki ala fundament od spodu, żeby to się trzymało, a nie, że jakiś teren jest dorównywany do nich coś, nie? Mhm. Bardzo fajnie. Podoba mi się bardzo ta wioska. Mhm. Tutaj się coś gotuje, zobacz. Ktoś sobie wziął coś do serca z budowaniem skośnych domków, widzę. Bardzo mnie cieszy, że to ktoś próbuje, bo to jest trudna sztuka. Ale efekty niesamowite. O, jakie fajne flagi kolorowe tutaj między domkami. Naprawdę udekorowane to jest pierwszorzędnie. Zobacz, o, kadzie z tymi, z winogronami. Spirytusem? No ze spirytusem to już przypuszczalnie w tej beczce, ale tutaj... Fajnie! Jak się w ogóle jeszcze, bo samo pierwsze wrażenie jest super, ale jak się przyjrzy na te szczegóły, zwróci uwagę, to kurde, te wozy na przykład z wodorostami, super sprawa, naprawdę mi się to podoba. Fajne to jest, no. Bardzo fajna wioseczka, kurczę, no. Ja jeszcze pozwiedzam i posprawdzam, natomiast tutaj muszę dać taką ocenę, zaraz będę się tłumaczył. To ja zanim dam ocenę, to się wytłumaczę, no, jednak jest to... Tak, troszeczkę ładniejsza wioska niż ten westernowy, troszeczkę taka żywsza, że tak to ujmę, i dlatego tutaj 9 punkcików ode mnie. Ja dałem 10 punkcików, natomiast byłbym super nie w porządku wobec tej wioski, gdybym dał Onchaktro 10 punktów i tutaj nie dał. To nie jest, to nie jest tak. Stosunek, to ta ocena... Jak najbardziej to rozumiem, bo tak, dla mnie to mówię, nie jest to na dychę, ale no też tak... W porównaniu do Onchaktro, no to tak, no, brakłoby ci skali, no. Dokładnie, natomiast... Wstrzykałeś się z punktów, no. To bierzmy pod uwagę to, co mówiłem już kilkukrotnie, że to nie jest stosunek punktów do innych odcinków, tak? Tak, tak. Tylko w stosunku do tego konkretnego odcinka. I tutaj uważam, że to też zasługuje na dziesiątkę w stosunku do tego odcinka, skoro... Bo tak naprawdę ustawiło to wszystko to, że dałem 5 punktów w pierwszym domku. I potem już no, skali zabrakło. Powinienem był tam dać minimalnie mniej punktów, natomiast nie żałuję, bo... A co? Kurde. Onchaktro, sorki, nie wygrałeś, natomiast mamy dzisiaj, słuchajcie, z 3 domków, aż 2 dostają, masz wspaniałą budowlę i 1 dostaje zwycięzcę Clipsów. Także bardzo jestem z tego tytułu zadowolony. Zgłaszajcie swoje prace, bo jak widzicie, można dostać naprawdę fajne nagrody. Oczywiście są to Happy Clips, więc rozdajemy tutaj razy 3 za pierwsze miejsce, razy 2 za drugie miejsce i za trzecie oraz 4 razy. Tak, i od razu napomknę, że te podpisy w pierwszym domku to jest dzisiaj tego wyjątkowo w tym odcinku. To się już więcej nie powtórzy, że jak ktoś będzie pisał, że dla mnie też miejsce na podpisy. Nie. Tak jest. To tylko raz działa. 57 włosów z brodem Merlina tutaj. Dobrze myślę? Dobrze liczę? 19 razy 3? Tak, to jest 57. Tak. Zwycięzca Clipsów. Na Home C3 jest punktów 16, co daje nam, masz wspaniałą budowlę, ale niestety trzecie miejsce. Niestety, kurde, trzecie miejsce przyszło. Trzecie miejsce z 16 punktami, no właśnie. No, masakra, nie? Także zostawimy podpisy i 16 włosów z brody Merlina.
Home C2. No bardzo mało zabrakło do tego, żebyś Onichan, który tutaj zgarnął zwycięzcę, natomiast dostajesz razy 2 18 punktów, czyli 36 włosów z brody Merlina. Gratuluję serdecznie i masz wspaniałą budowlę, również tutaj otrzymujesz. I zostawiam nasze podpisy. No i Home C1 nie otrzymuje włosów z brody Merlina, bo nie osiągnął 10 punktów, natomiast podpisy ten wyjątkowo raz zostawiamy. Ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Zapraszamy na Discorda, żeby było kogo banować. Pa.